Andrzej Kot. Sot z Lublina. To takie zwierzę, które mieszka na Grodzkiej, a mnoży się na papierze. Tak o sobie mówił jeden z najsłynniejszych artystów lubelskich, Andrzej Kot. I przy tej kamienicy spotkacie kolejnego wajdelotę, albo kolejną wajdelotkę, albo grupę wajdelotów lub wajdelotek, które opowiedzą wam historię. Czy to będzie historia o Andrzeju Kocie? Czy może o tych wspaniałych turystach, którzy przechodzą właśnie ulicą Grodzką? No, trzeba przyjść na festiwal i posłuchać tych historii. Idziemy teraz dalej, bo czekają nas główna scena w Muzeum na Zamku Lubelskim i jeszcze jedno sympatyczne miejsce. Zapraszam.